Czwartą zmianą jest wprowadzenie dodatkowego warunku, jeśli chcesz sprzedać ziemię nierolnikowi. Do tej pory, jeśli rolnik chciał sprzedać nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 1 hektara, nierolnikowi musiał uzyskać specjalną zgodę dyrektora KOWR-u. Ale żeby ją otrzymać, trzeba było spełnić trzy warunki. Udowodnić, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości innemu rolnikowi, trzeba wystawić na minimum 30 dni ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na portalu e-rolnik.gov. Nabywca musiał oświadczyć, że będzie prowadzić na tej nieruchomości działalność rolniczą. Potwierdzić, że w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Nowelizacja ustawy dołożyła jeszcze jeden warunek, minimalną cenę sprzedaży. I tak obecnie cena sprzedaży nieruchomości rolnej nie może być niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu na portalu e-rolnik.gov. Ma to zapobiec celowemu podwyższaniu ceny sprzedaży rolnikowi, żeby tę sprzedaż zablokować. Obserwuj kompendium nieruchomości bez zawiłości po więcej informacji.